serdecznie w hali miejskiej w Pruszkowie na drugim etapie rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi, rozgrywki w grupie B. Pierwsza faza play-off. Dzisiejszy mecz, drugi mecz pomiędzy dwoma drużynami: Klub Sportowy Księża Chłowicz i Gospodarz Wincz Basket Pruszków. Na tym etapie rozgrywek liczy się mecz i rewanż. W pierwszym meczu drużyna gospodarzy, czyli Wincz Basket Pruszków, pokonał zespół Łowicza 99-73. Najlepszym strzelcem w drużynie Wincza Basket Pruszków był grający z numerem 45 Maciej Czemerys. Zdobył w tamtym spotkaniu 19 punktów. Jeśli drużyna pruszkowska w dwumeczu będzie miała pozytywny wynik, w następnej kolejce zmierzy się z drużyną Optim Resowia Rzeszów i w drugiej rundzie pierwszy mecz odbędzie się w Pruszkowie 6 kwietnia, to jest sobota, o godzinie 18. Za chwilę nastąpi prezentacja obu drużyn. Zespół z Łowicza. Kapitanem zespołu jest grający z numerem 9 Marcin Uliczka, z numerem 0 Kacper Kramarz, z numerem 2 Maciej Brzozowski, z numerem 3 Tatenda Ryan Mapudzi, z numerem 6 Dawid Gładki, z numerem 7 Szymon Mostowski, z numerem 8 Bartosz Mazur, z numerem 12 Bartosz Dylik, z numerem 13 Nikodem Tartanus, z numerem 18 Filip Piechota i z numerem 22 Piotr Łucka i z numerem 77 Daniel Kotwasiński. Trenerem zespołu jest pan Mariusz Wójcik. Czas na drużynę gospodarzy z Nić Basket Pruszków ustąpi w następującym składzie. Kapitan zespołu grający z numerem 9 Kamil Czosnowski, z numerem 2 Tytus Antoniuk, z numerem 3 Hubert Miłak, z numerem 4 Sebastian Turek, z numerem 7 Wojciech Rajkowski, z numerem 8 Filip Uniama, z numerem 17 Mateusz Gitrich, z numerem 32 Marcel Kapuściński, z numerem 33 Paweł Łapiński, z numerem 34 Łukasz Bonarek, z numerem 44 Oskar Dynek i z numerem 45 Maciej Czemery. Trenerem zespołu jest pan Michał Spychała. Dwójka sędziów, którzy poprowadzą to spotkanie, to pan Marcin Ławnik oraz pan Tomasz Zawicki, a komisarzem zawodu z ramienia Polskiego Związku Koszykówki jest pan Jakub Kotowski. Teraz następuje wręczenie nagród. Do pierwszej piątki rundy zasadniczej grupy B odbierają niegrający dzisiaj z powodu kontuzji zawodnik z numerem 15 Mateusz Szwac. Serdecznie gratulujemy. I żałujemy, że Mateusz niestety nie będzie mógł wystąpić w dzisiejszym spotkaniu z powodu kontuzji. Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu na parkiet w kolejnym sezonie.
Za chwilę nastąpi rozpoczęcie tego spotkania. Jeśli chodzi o pierwsze piątki, drużyna gości wystąpi w następującym składzie. Z numerem 0 Kacper Kramarz, z numerem 3 Tatenda Ryan Mafudzi, z numerem 9 kapitan zespołu Marcin Uliczka, z numerem 12 Bartosz Dylik i z numerem 22 Piotr Łucka. Zespół gospodarzy, z numerem 3 Hubert Miłak, z numerem 8 Filip Muniama, z numerem 9 Kamil Czosnowski, z numerem 32 Marcel Kapuściński i z numerem 45 Maciej Czemerys. Obie drużyny już pojawiają się na parkiecie. Za chwilę sędzia Marcin Łachnik będzie mógł rozpocząć te zawody. A jak zwykle życzę Państwu sportowych, dobrych emocji i dobrego widowiska. Zapraszam na spotkanie. Pierwszą piłkę rywalizować na środku boiska będą Piotr Łucka oraz Marcel Kapuściński. Piłka dla Znicza Basket Pruszków. Przy piłce Kamil Czosnowski. Kamil Czosnowski do Filipa Muniamy. Zagranie po linii do Marcela Kapuścińskiego. Kamil Czosnowski. Podanie do Huberta Miłaka. Ten pół dystansu niestety niecelnie. Kontra zespołu gości. I pewne dwa punkty z podkosza. Tatenda Ryan Mafudzi. Pierwsze prowadzenie zespołu gości. Maciej Czemerys do dojścia. Niecelnie. Napędza atak Kacper Kramarz. Mafudzi z podkosza nieskutecznie. Również dobitka grającego z numerem 12 Bartosza Dylika również nieskuteczna. Zespół z Licza Basket Pruszków. Faulowany przy wejściu na kosz Kamil Czesnowski. Faulował w tej akcji Kacper Kramarz. Dwa rzuty wolne Kamil Czesnowski. Pierwszy rzut skuteczny, wynik 2 do 1 dla zespołu gości. Drugi również skuteczny, remis po 2. Faulowany. Przy wejściu na kosz, grając z numerem 3 Tatenda Ryan Mafudzi, faulował Hubert Miłak. Pierwsze przewinienie Huberta Miłaka, pierwsze również zespołu Znicza Basket Pruszków. A Tatenda Ryan Mafudzi będzie wykonywał rzuty wolne. Pierwszy rzut skuteczny. 3 do 2 dla Łowiczan. Drugi również skuteczny. Kamil Czosnowski rozpoczyna atak pozycyjny zespołu Znicza Basket Pruszków. Wybiega Filip Uniama, do niego piłka. Filip Uniama atakuje kosz o tablicę nieskutecznie. Zbiera Tatenda Ryan Mafudzi. Kacper Kramarz próbował uciec za plecy Marcin Uliczka, nie dostał piłki. Tempo. Próba dźwignięcia pod kosz, ładne dogranie, ale niestety nie zorientował się w tym podaniu Bartosz Dylik. Piłka opuściła plac gry i piłka za linii końcowej będzie stawiana przez zespół gospodarzy. Hubert Miłak. Marcel Kapuściński. Ta pozycja do rzutu Filipa Muniamy, niestety z rogu boiska, rzut nieskuteczny.
gości. Ależ teraz rozmontowana drużyna Znicza Basket Pruszków. Pewne punkty spod kosza Bartosz Dylik. Wynik 6-2 dla zespołu gości. Maciej Czemeryt do Kamila Czosnowskiego. Rzut za 3 punkty. I rzut skuteczny. 5 punktów Kamila Czosnowskiego w tym spotkaniu. 6-5 prowadzi zespół Klub Sportowy Księża Kłowicz. Zatem Garajan za 3. Skutecznie zbiera Maciej Czemerys. Maciej Czemerys do Marcela Kapuścińskiego. Dwójkowa akcja i niestety Maciej Czemerys pod kosza się tym razem myli. Przechwyt Huberta Miłaka. Filip Muniama. Maciej Czemerys z pół dystansu i po raz kolejny nieskutecznie w tym spotkaniu. Kontra zespołu gości. Piłka dla Znicza Basket Pruszków. Próbował wymusić faul przy wejściu na koszta Tandarajan Mahfudzi. Nie zareagował na to sędzia pan Marcin Ławnik. I stąd Znicz Basket Pruszków w kolejnej akcji w ataku. Marcel Kapuściński. Kamil Czosnowski. Maciej Czemery. Marcel Kapuściński, ależ teraz ładne dogranie do Filipa Muniamy. Faulowany przy wejściu na kosz Filip Muniama. Faulował w tej akcji Piotr Łucka, numer 22. Pierwsze przewinienie tego zawodnika, drugie zespołu gości. Filip Muniama, pierwszy rzut skuteczny. Na tablicy remis 6-6. Drugi również skuteczny i pierwsze prowadzenie w tym spotkaniu Znicza Basket Pruszków. Kasper Kramarz przy piłce. Ładnie minął Kamila Czosnowskiego. Kasper Kramarz za 3 punkty. I odzyskują prowadzenie zespół Głowicza. 9-7. Szybka akcja i Filip Muniama, dynamiczne wejście na kosz i 2 punkty. Ależ przechwyt teraz Marcela Kapuścińskiego, musi być efektowniej, jest! Set piłki do kosza. Piłka dla Znicza Basket Pruszków. Nie zorientował się w tym podaniu. Tandarajan Mahfudzi. Kamil Czosnowski. 5,5 minuty do końca pierwszej kwarty. Dwupunktowe prowadzenie Znicza Basket Pruszków. Hubert Miłak nieskutecznie. Za 3 punkty. Hubert Miłak lubi rzuty na zasadzie catch and shoot. Ma dobrą skuteczność za linii. Za 3 punkty tym razem nieskutecznie. Zespół gości w międzyczasie 2 punkty. Faulowany Kamil Czosnowski. Była to akcja rzutowa, stąd 2 rzuty wolne dla Kamila Czosnowskiego. Faulował w tej akcji po raz drugi w tej kwarcie Kacper Kramarz. Kamil Czosnowski, pierwszy rzut celny. Drugi również. 13-11 dla Znicza Basket Pruszków. Błąd kroków.
Lipu nie ma. Biega Kamil Czesnowski, do niego podanie. Robert Miłak za 3 punkty, przymierzył i celnie. Pierwsza trójka Znicza Basket Pruszków w tym spotkaniu. A nie, przepraszam, Kamil Czesnowski. Przed kilkoma minutami rzucił pierwszą trójkę, teraz druga trójka dla Znicza Basket Pruszków. Mamy dogranie pod kosz. Dwa punkty oczywiście zaliczone. Piotr Łódzki jeszcze był faulowany i będzie miał szansę na akcję 2 plus 1. Faulował grający z numerem 45 Maciej Czemerys. Jest to jego pierwsze przewinienie. I drugie zespołu Znicza Basket Pruszków w tej kwarcie. Trzypunktowa akcja Piotra Łódzki. Filipu nie ma. Kamil Czesnowski. Robert Miłak nie zdecydował się na rzut na 3 punkty. On dał do Macieja Czemerysa. Ten postraszył, ale jednak zdecydował się rzucić z pół dystansu. Nieskutecznie, ale zebrał po swoim niecelnym rzucie. Maciej Czemerys. I 2 punkty z ponowienia. Ale przechwyt teraz Filipa Muniamy i Filip Muniama. Ładnie minął zawodnika w obronie i spod kosza 2 punkty. Bartosz Dylik, pół dystansu, skutecznie 2. 20 do 16 dla zespołu Znicza Basket Pruszków. Robert Miłak. Ależ teraz manewr zamarkował, pójście na lewą rękę, szybki obrót na prawą i 2 punkty. 22 do 16. Błąd podwójnego kozłowania Marcina Uliczki. Podwójna zmiana w zespole Znicza Basket Pruszków. Przygotowani do wejścia Wojciech Rajkowski oraz Mateusz Idrich. Boisko opuszczą grający numerem 32 Martel Kapuściński oraz numerem 8 Filip Muniama. Sześciopunktowe prowadzenie Znicza Basket Pruszków. Plus 26 punktów przewagi z pierwszego spotkania. W dwóch meczu różnica 32 punkty. Przewinił w tej akcji Patenda Ryan Mafudzi. Czwarte przewinienie w tej kwarcie zespołu gości. Przy kolejnym faulu w obronie będą dwa rzuty wolne dla zespołu Znicza Basket Pruszków. Pojawił się na parkiecie również grający z numerem 33 Paweł Łapiński. Kamil Czesnowski nieskutecznie, ależ teraz zebrał w ataku piłkę Mateusz Itrich i z ponowienia spod kosza 2 punkty. Mateusz Itrich w poprzednim spotkaniu double-double. Robert Miłak, pewne 2 punkty i od razu reakcja trenera zespołu gości. O czas poprosił Mariusz Wójcik. Dobrze rozpoczęli goście to spotkanie. Kilka punktów przewagi na początku tego spotkania, ale później doświadczenie zespołu Znicza Basket Pruszków bierze w górę i 10 punktów przewagi w tej chwili na tablicy wyników. W zespole Znicza Basket Pruszków 7 punktów Huberta Miłaka, 7 punktów Kamila Czesnowskiego, a w zespole gości 6 punktów Bartosz Dylik. To liderzy punktowi, jeśli chodzi o zdobycze w tej kwarcie. Do końca pierwszej kwarty 2 minuty 21 sekund.
pewno jakieś korekty ustawień w obronie. Ostatnio dość łatwe punkty spod kosza zawodników z Nicza Basket Pruszków. Wznawiać będzie Marcin Uliczka do Kacpera Kramarza. Kacper Kramarz, teraz Marcin Uliczka. Zatem Rejan Mapkudzi. Nie zdecydował się w pierwsze tempo. 7 sekund do końca akcji. Błąd kroków Kacpera Kramarza. Do końca pierwszej kwarty niespełna 2 minuty. Mateusz Itrich, faul w ataku. Pierwsze przewinienie Mateusza Itricha w spotkaniu. Trzecie przewinienie zespołu gospodarzy. Kacper Kramarz. Zatem Rajan Mapkudzi. Tym razem nieskutecznie spod kosza. Drugie podanie do Pawła Łapińskiego. Ten przerzucił na drugą stronę boiska. Do Macieja Czemerysa. Szybkie podania. Zakończone 2 punktami Mateusza Itricha. Niecelne podanie zawodników Złowicza. Przygotowany do wejścia Wojciech Rajkowski. Zmienił Kamila Czesnowskiego, również zmiana w zespole gości. Za boisko Kacper Kramarz grający z numerem 0. Ma 2 przewinienia na swoim koncie, w jego miejsce z numerem 18 Filip Piechota. Wojciech Rajkowski. Hubert Miłak, druga trójka w tym spotkaniu. 10 punktów Huberta Miłaka. 31 do 16. Zatem Rajan Mapkudzi. Trójka za trójkę. Wojciech Rajkowski. Mateusz Itrich. Obiega Hubert Miłak. Jeszcze raz przymierzy za 3 punkty, tym razem nieskutecznie, ale jest na posterunku Paweł Łapiński, który zbiera i oddaje do Wojtka Rajkowskiego. Ten odgrywa pod kosz do Mateusza Itricha, który pod kosza zdobywa 2 punkty. Szybka odpowiedź za 3 punkty Piotr Łucka. 11 punktów przewagi Znicza Basket Pruszków. Strata Huberta Miłaka. Dobre, szybkie akcje. 2 punkty Marcin Uliczka. I w tym momencie kończymy pierwszą kwartę. 9-punktowe prowadzenie Znicza Basket Pruszków 33 do 24. Dobra. Szybko rozgrywana kwarta przez obie drużyny. Troszkę lepiej w ataku i w obronie Znicz Basket Pruszków, stąd 9 punktów przewagi. No, zdecydowanie brakuje tutaj Mateusza Farca w zespole gości. Gdyby Mateusz mógł zagrać, myślę, że spod kosza ciężej by się zdobywało punkty zespołowi Znicza Basket Pruszków. Doświadczony zawodnik, drugi strzelec, jeśli chodzi o zdobycie punktowe w fazie zasadniczej. Zarobek punktowy na pewno zespołu Łowicza byłby większy w tym spotkaniu, gdyby Mateusz mógł grać.
Wracamy na drugą kwartę. Martin Uliczka w zespole z Nicza Basket Pruszków powróci Filip Uniama. Na trzy punkty, nieskutecznie. Piotr Łucka, jednak dalej zespół Złowicza jest przy piłce. Ponownie Piotr Łucka za linii. Za trzy punkty. Filip Uniama. Dynamiczne wejście na kosz. Faulowany. Będą dwa rzuty wolne. Tej akcji faulował Filip Piechota, numer 18. Pierwsze przewinienie. Drugi rzut Filipa Muniama nieskuteczny. 10 punktów przewagi. Sekundera Janmak wchodzi za 3 punkty i celnie druga trójka w tym spotkaniu. 34 do 27. Wojciech Rajkowski, nieskutecznie szły dystansu. Drugie podanie, ale ładnie przeciął to podanie Wojciech Rajkowski ze Skuśnicza Basket Pruszków. Maciej Czemerys za trzy punkty, czy będzie trójka? Nie, tym razem. Piłka dla zespołu gości. Piechota, teraz błąd kroków dwóch zawodników Złowicza. Zdarzyło się przy próbie obiegnięcia. Zespół z Nicza Basket Pruszków, Filip Uniama. Mateusz Itrich. Właśnie za trzy punkty Wojciech Rajkowski. Piłka opuściła parkiet. Za linii końcowej wznawiać będzie zespół Złowicza. Marcin Uliczka. Indywidualne wejście na kosz. Faulowane przez Filipa Muniamę. Będą dwa rzuty wolne. A ja chciałbym Państwa zaprosić w najbliższy weekend od piątku do niedzieli. Ćwierćfinałowy turniej Mistrzostw Polski. Młodzieżowy basket rocznika U17. W którym oczywiście występować będzie zespół młodzieżowy z Nicza Basket Pruszków. Wojciech Rajkowski. Szczegóły rozpiska meczy na stronie, na fanpage'u Facebooka Nicza Basket Pruszków. Mateusz Itrich. Dwa punkty. 6 punktów Mateusza Itricha. Ależ przechwyt. Choć później niestety wybita piłka Filipowi Muniamie. Wydawało się, że będą kolejne punkty Filipa po przechwycie. Trzecia trójka, tym razem troszkę szczęśliwa, ale widzi się efekt końcowy, a efekt końcowy to 3 punkty Tatenda Rajana Mapudzi. Faulowany Filip Muniama.
przewinieniem Bartosza Dylika. Dwa rzuty wolne dla Filipa Muniamy. Pierwszy rzut skuteczny. Skutecznie zespół gości Wojciech Rajkowski, Paweł Łapiński, ponowienia, dwa punkty spod kosza, pierwsze punkty Pawła Łapińskiego w tym spotkaniu. Zbiera piłkę Mateusz Itrich, Wojciech Rajkowski, Filip Uniała. Czwarta pozycja, rzut za trzy punkty, nieskutecznie. Kontra zespołu gości, Piotr Łucka. Kacper Kramarz. Troszkę przekombinował. Błąd kroków. Wojciech Rajkowski. Nieskutecznie Mateusz Iptrich, zbiórka w ataku i ósmy punkt w meczu. 8 punktów, 4 zbiórki. Dorobek Mateusza Iptricha. Będzie podwójna zmiana w zespole Znicza Basket Pruszków. Powracał będzie Marcel Kapuściński oraz po raz pierwszy w dniu dzisiejszym przygotowany będzie do wejścia Tytus Antoniuk. Nieskutecznie Filip Uniama. Przechwyt Macieja Czemeryca. Filip Uniama, dwa punkty. 11 punktów Filipa Uniamy. Przyspieszenie akcji przez zespół Znicza to skuteczna broń na zespół Złowicza. Często te akcje kończą się łatwym punktami spod kosza, tak jak teraz. Dwójkowa akcja pomiędzy Maciejem Czemerysem, ładnie wbiegł pod kosz Paweł Łapiński. Szybkie podanie i pewne punkty Pawła Łapińskiego spod kosza. Za trzy punkty, po raz kolejny w tym spotkaniu Piotr Łucka. Wojciech Rajkowski. 4,5 minuty do końca pierwszej połowy. Filip Uniama nieskutecznie. Kolejna zbiórka w ataku Mateusza Itrycha. Przy rzucie był faulowany przez Piotra Łuckę. Drugie przewinienie tego zawodnika. Mateusz Itrich będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Pierwsza zmiana w zespole Znicza Basket Pruszków. Za Macieja Czemerysa z numerem drugim Tytus Antoniuk. Druga zmiana będzie za rzucającego Mateusza Itricha. Pierwszy rzut Mateusza. Skuteczny. 11 punkt. Drugi również. 12 punktów Mateusza Itrycha. Zmiana. Powraca Marcel Kapuściński, grający z numerem 32. Kasper Kramarz do Marcina Uliczki. Darajan, Kacper Kramarz, Marcin Uliczka, ależ blisko przechwytu był teraz Filip Uniama, nieskutecznie spod kosza Piotr Łucka,
Zbiera piłkę Marcel Kapuściński, Tytus Antoniuk. Wojciech Rajkowski. Ładne dogranie do Filipa Muniamy, który przebił się pod koszem i 2 punkty. 13 punktów Filipa Muniamy. Oprócz 13 punktów dwie zbiórki. Długie podanie do Filipa Muniamy i 2 punkty. Dokładne podanie od Wojtka Rajkowskiego przez całe boisko. I ładnie w tempo. Pod kosza zdobywa Filip Muniama. O czas poprosił trener zespołu gości, pan Mariusz Wójcik. Punktów przewagi. 3 minuty 38 sekund do końca drugiej kwarty. Ale mimo dużej przewagi w tej chwili Znicza Basket Pruszków, trzeba przyznać, że klub sportowy Księcia Głowic gra bardzo ambitnie. Zdobywają punkty z dystansu. I dotychczas 34 punkty na koncie zespołu Złowicza. Wracamy na parkiet. Marcin Uliczka. Nagle piłkę. Kasper Kramarz. No nie, Marcin Uliczka. Kasper Kramarz. Na parkiecie w zespole gości pojawił się z numerem drugim Maciej Grzynowski. Faulowany przy akcji rzutowej Marcin Uliczka, dwa rzuty wolne, faulował Tytus Antoniuk, pierwsze przewinienie tego zawodnika. Pierwszy rzut skuteczny. 4 punkt Marcina Uliczki w tym spotkaniu. Drugi nieskuteczny zbiera Paweł Łapiński i faulowany przez Macieja Brzozowskiego. Przewinienie tego zawodnika. 4 zespołu gości. Wojciech Rajkowski. Zespoł piłkę Tytus Antoniuk. Ładnie manewruje Tytus zmianą tempa. 7 sekund do końca akcji zespół Znicza Basket Pruszków. Marcel Kapuściński. Ładnie pod koszem Marcel Kapuściński, 2 punkty. 4 punkt Marcela Kapuścińskiego w tym spotkaniu. Marcin Uliczka za 3 punkty, niecelnie zbiera Filip Muniama. Marcel Kapuściński do Tytusa Antoniuka. Tytus. I pierwsze punkty Tytusa w tym spotkaniu. Faulowany Maciej Brzozowski przez Pawła Łapińskiego. Pierwsze przewinienie Pawła Łapińskiego, drugie zespołu Znicza Basket Pruszków w tej kwarcie. Zmiana dla Wojtka Rajkowskiego. Numerem 4 Sebastian Kurek. W
21 punktów przewagi Znicza Basket Pruszków. Pierwszy rzut Macieja Brzuchowskiego niecelny. Drugi również zbiórka Filipa Muniamy. Filip Muniama. Sebastian Kurek. Piłka dla zespołu gości. Ostatnie dwie minuty pierwszej połowy. Łódzka. I trzy punkty w tej akcji. Piotr Łódzka. Kolejny rzut za trzy punkty. Jeśli się nie mylę, trzeci w tym spotkaniu. Sebastian Kurek do Marcela Kapuścińskiego. Marcel Kapuściński zablokowany przez Piotra Łódzkę. Czas poprosił trener Znicza Basket Pruszków Michał Spychała. Wyraźna przewaga Znicza Basket Pruszków w końcowych etapach drugiej kwarty. Tą kwartę zespół Znicza Basket Pruszków wygrywa 23 do 14. Cały wynik 56 do 38. Na uwagę zasługuje skuteczność rzutów za 3 punkty zespołu gości. 7 trójek, ponad 53% skuteczność. Duże brawa. Gorzej jeśli chodzi o rzuty dwupunktowe. Tutaj duża przewaga po stronie Znicza Basket Pruszków. Wracamy na parkiet. Za linii końcowej wznawiać będzie Znicz Basket Pruszków, 4,6 sekundy do końca akcji. Strata. Próba dogrania do Pawła Pińskiego nieskuteczna. Piotr Łódzka, czy będzie kolejna trójka w tym spotkaniu? Tak jest. A nie, piłka niestety nie wpadła. Wydawało mi się, że piłka zagościła w koszu, ale to był przysłowiowy niedolot. Marcel Kapuściński do Filipa Muniamy. Zupełnie bez obrony Filip Muniama. Za trzy punkty Marcel Kapuściński. Trzy punkty. Piłka dla zespołu Lubicza. Marcel Kapuściński, typowy zawodnik podkoszowy, ale potrafi też rzucić z dystansu, czym udowodnił w poprzedniej akcji. Ładnie o piłkę powalczył Tytus Antoniuk. 8 sekund do końca akcji. Z dalekiego dystansu Tytus Antoniuk pod presją czasu. Niestety rzut nieskuteczny. Nieskutecznie również zespół z Łowicza. Sebastian Kurek. Tytus zablokowany. I ostatnia sekunda. Rzut nieskuteczny i pierwsza połowa kończy się wynikiem 59 do 38. Najlepszym strzelcem
pierwszej połowie zespołu gości, grający z numerem trzecim, Tatenda Rajan Mafudzi, zdobył 13 punktów. 3 rzuty za 3 punkty, 9 punktów. Piotr Łucki również, nie, 2 rzuty za 3 punkty. A w zespole gospodarzy 15 punktów Filip Uniama, 12 punktów Mateusz Itrich i dodatkowo aż 6 zbiórek, z czego 3 w ataku. A teraz na hali w Pruszkowie konkurs rzutów. Zazwyczaj są to młodzi uczestnicy, tak jest i teraz. 3 próby każdy z uczestników. Pierwsza uczestniczka, rzut skuteczny. Drugi również. No i trzecia próba. Żeby 100% skuteczność, a i było blisko, ale niestety. Trzeci uczestnik. Pierwszy rzut. Piłka zatańczyła na obręczy, ale niestety nie wpadła. Drugi niestety też nie. Trzeci niestety nie tym razem. No i ostatni uczestnik. Pierwszy rzut celny. No jeszcze musi być jedna próba udana, żeby był remis. Niestety druga próba nieudana. No i teraz trzeci rzut. Jest, będzie dogrywka. Będzie dogrywka. O tablicę, niestety nieskutecznie. I próba była udana. Mamy zwycięzcę. A nagrodą jest pamiątkowa koszulka z Nisza Basket Pruszków. Czekoladki firmy Carletti. Serdecznie gratuluję uczestników. A teraz zapraszam na przerwę i na reklamę.
Wracamy na trzecią kwartę tego spotkania. 59-38 w pierwszej połowie. Wojciech Rajkowski. Papą przejeżdża basket Pruszków. Zagranie nogą. Piłka dla zespołu gości. Jotucka. Teraz za trzy punkty rzucał Marcin Uliczka, nieskutecznie, Tytus Antoniuk. Wojciech Rajkowski, Marcela Kapuścińskiego, Mateusz Itrich i dwa punkty spod kosza. 14 punktów Mateusza Itricha. Faulowany przy wejściu na kosz Bartosz Dylik, będą dwa rzuty wolne. Faulował w tej akcji Martel Kapuściński. Pierwsze przewinienie tego zawodnika. Pierwszy rzut nieskuteczny. Drugi celny. Wojciech Rajkowski. Wojciech Rajkowski zagrał 1-1 i ładne wejście na kosz. Dwa punkty Wojtka Rajkowskiego. Pierwsze punkty w tym spotkaniu. Piotrucka nieskutecznie zebrał piłkę Marcin Uliczka, Kasper Kramarz, błąd kroku. Tytus Antoniuk do Wojtka Rajkowskiego. Antoniuk, Wojciech Rajkowski, 10 sekund do końca akcji, Hubert Miłak, Marcel Kapuściński, Hubert Miłak za 3 punkty skutecznie, trzecia trójka Huberta Miłaka, pod kosza Lewenda Rajana Kudzi, 15 punktów. Mateusz Itrich do Wojtka Rajkowskiego. Wojciech Rajkowski o tablicę nieskutecznie zbiera Kasper Kramarz. Atak pozycyjny. Rzut za 3 punkty Bartosz Dylik nieskutecznie zbiórka Mateusza Itricha. Strata Wojtka Rajkowskiego, Kasper Kramarz. Będa Ryan Mafudzi, faulowany przy rzucie. Będą dwa rzuty wolne. Faulował Hubert Miłak. Drugie przewinienie tego zawodnika. Drugie również w tej kwarcie zespołu Znicza Basket Pruszków. Pierwszy rzut skuteczny. 16 punkt. Potem do Ryana Matkudzi. I 17. Wojciech Rajkowski.
Santos Antonio. Powrotna piłka do Wojtka Rajkowskiego. I dwa punkty Tytus Antonio. Czwarty punkt Tytus Antoniuka. Trzeci teraz Huberta Miłaka. Artur Kapuściński. Wojciech Rajkowski. Mateusz Sitrich. Za trzy punkty rzucał Tytus nieskutecznie. Zagranie nogą. Tylko za linii bocznej dla zespołu gości. Kacper Kramarz. Z pół dystansu nieskutecznie to Pendarajan. Wojciech Rajkowski. A nie uratował piłkę Wojtek Rajkowski. Robert Miłasz za trzy nieskutecznie. Faulował w tej akcji Wojciech Rajkowski. Drugie przewinienie tego zawodnika. Do 43. 5 minut 39 sekund do końca trzeciej kwarty. Ale przechwyt teraz Tytusa Antoniuka. Dwa punkty. Blisko drugiego przechwytu Tytusa. Tym razem skończyło się na faulu. Drugie przewinienie. Zrobił boiska Tenenda Ryan nieskutecznie, zbiera Mateusz Sitrich. Zbieram to zbiórka Mateusza Sitricha. Strata za Tenenda Ryan. I dwa punkty pod kosza. Przygotowany do wejścia w zespole Gruszkowa Maciej Czemerys. Robert Miłak. Marcel Kapuściński do Mateusza Sitricha i dwójkowa akcja zawodników podkoszowych Nicza Basket Pruszków. Zakończona dwoma punktami Mateusza Sitricha. 16 punktów Mateusza Sitricha. Piotr Łucki. Robert Miłak. Mateusz Sitrich. Dziurka w ataku. I w tej chwili Mateusz Sitrich. Double, double. Potrójna zmiana w zespole Zincza Basket Pruszków. Wojciech Rajkowski, Tytus Antoniuk oraz Mateusz Sitrich opuszczą parkiet. Na ich miejsce z numerem 45 Maciej Czemery, z numerem 44 Oskar Dynek i z numerem 8 Filip Uniama. Właśnie
Robert Miłak. Przy piłce Marcin Uliczka. Ależ przechwyt Macieja Czemeryca. Maciej Czemeryc, 2 punkty. Robert Miłak, przepraszam, Filip Meuniama, 2 punkty spod kosza. I odpowiedź Bartosza Dylika, za 3 punkty. Maciej Czemeryc do Huberta Miłaka. Faulowany przy rzucie Hubert Miłak. Zmiana w zespole gości. Filip Piechota przygotowany do wejścia. Zmienia Kacpra Kramarza. Dwa rzuty wolne. Hubert Miłak. 13 punktów dotychczas. Pierwszy rzut skuteczny. Drugi niestety nieskuteczny. Zespół Złowicza. Maciej Uliczka. Piotr Łucka. Bartosz Dylik. Robert Miłak. I efektowne punkty Huberta Miłaka. 81 do 52. Odpowiedź gości. 2 punkty Tafenda Rejana. 3 punkty. Nieskutecznie Oskar Dynek. Zbiera piłkę Maciej Czemeryc. Niecelne podanie Macieja Czemeryca do Filipa Muniamy. Zmiana w zespole gospodarzy. Za Huberta Miłaka na parkiecie pojawia się ponownie Paweł Łapiński, numer 33. Faulował w tej akcji Oskar Dynek. Pierwsze przewinienie tego zawodnika. Czwarte zespołu. Nie, piąte zespołu. Gospodarzy, stąd 2 rzuty wolne. Bartosz Dylik, pierwszy rzut celny. I również skuteczny. Oskar Dynek na 3 punkty po raz kolejny. Aj! Niestety coś się nie dopisało tym razem. Marcin Uliczka nieskutecznie. Jurka w obronie zespołu Zmysza Basket Pruszków, Filip Muniama. Ostatnie kilkanaście sekund, faulowany Filip Muniama. Faulował w tej akcji Filip Piechota, numer 18. Drugie przewinienie tego zawodnika.
Filip Punia ma pierwszy rzut celny. Dziewiętnaście punktów Filipa Muniamy. Senda Ryan. Ależ ładna akcja. Zakończona dwoma punktami spod kosza. Bardzo dobre dogranie. Senda Ryana pod kosz. Martel Kapuściński powalczył o chwilkę. Rzut z połowy boiska nieskuteczny i po trzech kwartach Nić Basket Pruszków prowadzi zespołem Klub Sportowy Księżak Łowicz 83 do 58. Przed nami za chwilę ostatnie 10 minut tego spotkania. Kasper Kramarz przy piłce. Jakubska. Ładne dogranie i dwa punkty. Bartosz Dylik. Bartosz Dylik. 19 punktów. Łapiński, strata. Dwa punkty. Katenda Ryan ma wchodzi. 23 punkty. Filipu nie ma. Pół dystansu. Martel Kapuściński. Piłka dla Zincza Basket Pruszków. Thank you.
Dobitka Oskara Dunka nieskuteczna. Za 3 punkty Tatenda Ryan. ...83-65. Maciej Czemerys. Paweł Łapiński. W ostatniej sekundzie akcji Filip Uniama, nieskutecznie. Piotr Łucka, nieskutecznie. Zbiórka Macieja Czemerysa. Uniama, Maciej Czemerys. 3 punkty nieskutecznie. Zbiórka Tatenda Ryana. Ładny przechwyt Filipa Uniamy. Marcel Kapuściński. Piłka dla Zincza Basket Pruszków. Ostatni dotykał zawodnik gości. Łapiński. Oskar Dynek za 3 i celnie. 3 punkty Oskara Dynka. I tym sposobem wszyscy zawodnicy, którzy pojawili się w tym meczu na parkiecie zespołu Zincza Basket Pruszków, mają zdobycie punktowe. Maciej Czemerys. Niecelne podanie. Tatenda Ryan. Przy piłce Filip Piechota. Kasper Kramarz. Piłka Marcela Kapuścińskiego. Filip Uniama. Faulowany w pierwszym kroku Filip Uniama. Piłka z linii bocznej, ale wcześniej zmiana. Przygotowany do powrotu na parkiet jest Wojciech Rajkowski oraz Tytus Antoniuk. Schodzi z parkietu Oskar Dynek oraz Paweł Łapiński. ...19 punktów przewagi Zincza Basket Pruszków. Marcel Kapuściński. 7 sekund do dogrania ma zespół Zincza Basket Pruszków. Dystansy niecelnie Tytus Antoniuk. Kasper Kramarz. Z rogu boiska za 3 punkty z numerem 18 Filip Piechota. Pierwsze punkty w tym spotkaniu. Piłka dla Zincza Basket Pruszków. Thank you.
przy piłce Piaszulska i celne wranie. Antoniuk. Przekroczenie linii bocznej boiska. Ostatnie 5 minut i 3 sekundy do końca tego spotkania. Ale wcześniej o czas poprosił trener zespołu Słowicza Mariusz Wójcik. Siadło trochę tempo tego spotkania. Malała również przewaga Dnicza Basket Pruszków. Obecnie 16 punktów. Rywalizacja w meczu, można powiedzieć, że jest rozstrzygnięta. Gospodarzy nie forsuje tempa, aby być jak najlepiej przygotowanym na kolejną rundę fazy play-off, gdzie zapewne zespół z Pruszkowa zmierzy się z zespołem Optim Rzeszów, Resowia Rzeszów. Najbliższe spotkanie nadchodzącą sobotę o godzinie 18 w Pruszkowie. Wcześniej, tak jak wspominałem, w Pruszkowie rozgrywki młodzieżowe, 1/4 finału Mistrzostw Polski rocznika 2007. Dwa punkty Filip Piechota, Wojciech Rajkowski. Antoniuk. Filipu nie ma. Wejście od linii. Oddał do Macieja Cemerysa. Maciej Cemerys faulowany. Faulował defender Ryan Marczudzi. Trzecie przewinienie tego zawodnika. I pół minuty do końca spotkania. Arter Kapuściński, Maciej Czemerys za 3. Biurka Tytusa Antoniuka i dobitka z powietrza. Bardzo ładna akcja Tytusa Antoniuka. Tytus Antoniuk, 10 punktów w tym spotkaniu. Odpowiedź gości, również trójka. 88-75. Marcel Kapuściński do Tytusa. Tytus, podanie do Filipa Muniamy i 2 punkty spod kosza Filipa Muniamy. 21 punktów Filipa Muniamy. 2 punkty spod kosza Bartosz Dylik. Marcel Kapuściński, faulowany. Zmiana w zespole gospodarzy oraz w zespole gości. Numerem drugim na parkiecie w zespole gości Maciej Brzozowski oraz numerem 13 Nikodem Tartanus. A w zespole gospodarzy Mateusz Itrich.
za Marcela Kapuścińskiego. A wcześniej wszedł na parkiet ponownie Paweł Łapiński. Mateusz Sitrich. Dwa punkty. 92-77. Paulował Maciej Czemerys. Drugie przewinienie tego zawodnika. Zmiana w zespole gospodarzy za Macieja Czemerysa z numerem 4 Sebastian Kurek. Biurka Mateusza Itricha. To jest Antoniuk. Sebastian Kurek. Wojciech Rajkowski. Za 3 punkty Wojciech Rajkowski. 5 punktów Wojtka Rajkowskiego. Mateusz Itrich faulowany. Czwarte przewinienie zespołu gości. Za Wojtka Rajkowskiego powraca na parkiet Oskar Dynek. Zmiana również w zespole gości z numerem 7 na parkiecie Szymon Mostowski. Zmienił Piotra Łódzkę. Karadynka, ponownie Tytus Antoniuk. Tytus Antoniuk za 3, skutecznie. 13 punktów Tytusa Antoniuka. 98-77. Paulował z numerem 4 Sebastian Kurek. Pierwsze przewinienie. Trzecie zespół Znicza Basket Pruszków. W związku z tym, że była to akcja rzutowa, Filip Piechota, dwa rzuty wolne. Pierwszy rzut nieskuteczny. Celny. Szósty punkt Filipa Piechoty. Tytus Antoniuk. Faulowany Tytus Antoniuk. Piąte przewinienie zespołu gości. Są dwa rzuty wolne. Wykonywać będzie Tytus Antoniuk. Pierwszy nieskuteczny. Czternasty punkt Tytusa Antoniuka. 99-78. Opuściła plac gry. Za linii bocznej wznawiać będzie zespół gospodarzy. Antoniuk. Sebastian Kurek. Ponownie Tytus. Obiega Paweł Łapiński. Do niego podanie Mateusz Itrich.
Mateusz i trzy. Tytus Antoniu. Jurka po niecelnym rzucie Mateusza i trycha. I dobitka. Podobnie z powietrza Tytus Antoniuka. 101 do 78. Faulował. Z numerem 7 Szymon Mostowski. Dwa rzuty wolne Sebastian Kurek. Pierwszy rzut nieskuteczny. Drugi również, zbiórka Oskara Denka. Jesus Antoniuk. Do Mateusza Itricha. Mateusz Itrich! Dwa punkty spod kosza. Dwadzieścia punktów, 13 zbiórek. Imponująca zdobycz Mateusza Itricha w tym spotkaniu. Za 3 punkty Bartosz Dylik. Ostatnie 20 sekund tego spotkania. Mateusz Itrich zablokowany. Z ponowienia w ostatniej sekundzie tego meczu Mateusz Itrich 105 do 81. Najlepszym strzelcem tego spotkania Mateusz Itrich 22 punkty. I 13-14 zbiórek. W zespole gości najlepszy strzelcem grający z numerem 3 Tatenda Ryan ma w Hudzi 26 punktów, taką samą ilość punktów to był grający z numerem 12 Bartosz Dylik. Serdecznie dziękuję za wspólne oglądanie i zapraszam na kolejny mecz, który Nitz Basket Pruszków rozegra najbliższą sobotę z zespołem Optim Resovia Rzeszów. Dziękujemy obu drużynom za tą rywalizację i to wszystko w hali miejskiej w Pruszkowie. Dziękuję za wspólne oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Majchrzyk.